Witam Państwa serdecznie, ja nazywam się Jarosław Wójcik i jak co tydzień zapraszam Państwa do garści informacji na temat rynku budowlanego, tego co działo się w ostatnim tygodniu i jak ten rynek budowlany kształtuje się na przestrzeni ostatnich dni, jak również w tym miesiącu. Tu niestety nie mamy dobrych wiadomości, bo koniunktura no, jakoś się nie poprawia. Przez ostatnie 3 miesiące początki miesiąca zawsze były słabsze. Jakoś ten ruch inwestorów na rynku był mniejszy, ale potem jakoś ta koniunktura znowu się poprawiała i generalnie cały miesiąc dla budownictwa no nie był taki tak zły. I jak jest w tej chwili we wrześniu? Mamy drugi tydzień, w którym koniunktura jest wyraźnie słabsza niż była latem. Owszem, mamy takie informacje, że dość spory jest handel budowlany, czyli klientów w hurtowniach i w sieciach detalicznych przybywa. Natomiast no zobaczymy, czy to się przełoży tak na usługi w kolejnych tygodniach. Zawsze najpierw są zakupy materiałów budowlanych, potem dopiero jakieś proponowane inwestycje dla firm, zwłaszcza na rynku prywatnym. Więc zobaczymy, czy to się przełoży za 2-3 tygodnie na wyższą koniunkturę w usługach budowlanych. No na razie wygląda to naprawdę słabo. Drugim dzisiejszym tematem będą ceny usług, na które pewnie część z Państwa czeka. Już mieliśmy takie komentarze, że ceny usług za bardzo się nie zmieniają, że się trochę ustabilizowały. Owszem, w niektórych gałęziach tak, niektóre artykuły budowlane nawet obniżyły swoją cenę na rynku. Natomiast no, globalnie nie widzimy jakiegoś spadku cen. Wręcz przeciwnie, wrzesień pokazał nam, że ceny usług średnie jednak nadal rosną. Jakimś spadku za bardzo tutaj no, nie ma mowy. Tym bardziej, że rozmawiamy z producentami, rozmawiamy z handlowcami i wszyscy mówią o dalszym wzroście cen, ponieważ rosną im wyraźnie koszty energetyczne. Zresztą ceny usług budowlanych, które w tym miesiącu również mocno wzrosły, a przynajmniej znacznie bardziej niż rosły latem, no też tu firmy zwracają nam uwagę, że rosną im koszty energetyczne. No i do końca sierpnia bardzo mocno rosły koszty pracy, które w tej chwili przełożyły się też na duże obciążenia finansowe dla firm budowlanych. A więc wrzesień raczej mamy pod znakiem podwyżek cen. Zapraszam na materiał. Niestety spadek koniunktury w połowie września nadal utrzymuje się i jest to dość poważny spadek. W wielu ważnych branżach ten spadek jest naprawdę znaczący. Rynek budowlany wciąż jest dużo słabszy niż w sierpniu. Czego nie można powiedzieć o handlu budowlanym detalicznym, który jakoś tej słabości, w którym jakoś tej słabości nie widać. Jest więc jeszcze nadzieja, że rynek poprawi się, chociaż ten prywatny. We wrześniu spadły zamówienia murarsko-zbrojarskie, też przede wszystkim te na domy prywatne, ale także zamówienia ogrodowe i w stolarce budowlanej. Pogorszył się także znacząco udział branży wykończeniowej w rynku. To wszystko skutkuje dużo słabszą koniunkturą i w związku z tym spadkiem obrotu w wielu branżach. Na szczęście nieco ustabilizowały się koszty w firmach. Niższe są ceny paliw, wyhamował wzrost płac.
Jednak przed firmami jeszcze są rachunki energetyczne, które rosną znacząco od września dla tych, co posiadają biura, magazyny, warsztaty i tym podobne. Już firmy zaczynają podnosić ceny usług szybciej niż w ubiegłym miesiącu, a to oznacza, że budżety firm są napięte, a przynajmniej istnieje obawa o spadek dochodów. Rynek budowlany wciąż jest duży w województwie mazowieckim, ale wyraźnie pogorszył się w takich województwach jak małopolskie, łódzkie, lubelskie czy wielkopolskie. Na Śląsku też nie jest dobrze, ta koniunktura też jest nieco słabsza. Czyli koniunktura jest gorsza w wielu kluczowych dla branży regionach. Nasi analitycy zwracają uwagę, że jeszcze rynek prywatny ma szansę podnieść się po wydatkach związanych z wejściem w rok szkolny, ale czy to wystarczy, skoro w publicznych inwestycjach no niestety jest też coraz gorzej. Liczba dostępnych firm budowlanych dla inwestorów na rynku jest już znaczna, bo aż 66% firm ma w tej chwili zamówienia bieżące. Nie ma niczego w swoich kalendarzach na najbliższy czas. W porównaniu do ubiegłych lat ten poziom dostępności firm jest bardzo duży, ale zważywszy na okres jesienny i lata niższej koniunktury, no to kiedyś to było normalne, że jesienią firmy już w dużej części były do dyspozycji inwestorów, a nie odwrotnie. W końcu już o boomie budowlanym nikt nie mówi, natomiast w okresie zimowym możemy mieć wskaźniki sięgające nawet 90% firm, które są w stanie podjąć inwestycje w ciągu tygodnia, dwóch. Będzie więc to trudna zima dla firm budowlanych na pewno. A dzisiaj zgodnie z obietnicą wracamy do tematu rosnących cen usług i jak się okazuje również materiałów budowlanych w budownictwie. Na razie zacznijmy od usług. To jest tabela, która przedstawia różnice cen usług z naszego koszyka pomiędzy trzema miesiącami. Jak widać tutaj w lipcu ten wzrost nie był duży, to jest jakieś 0,6%, w sierpniu 0,3%, to jest okres połowy miesiąca, we wrześniu już mamy prognozowany wzrost 1,1%, a więc ten wzrost jest dużo wyższy niż był latem. Według naszej prognozy przewidywany wzrost cen usług budowlanych do końca roku może być w granicach 13,4%, natomiast materiałów budowlanych aż 27%. Średnia wzrostu kosztów budynków to około 22%. Oczywiście to jest nasza taka tutaj wewnętrzna prognoza. Do końca roku jest jeszcze parę miesięcy, więc wszystko może się zmienić. Liczyliśmy, że jednak ceny będą się stabilizować i ta prognoza nie będzie szła aż tak daleko i ten wynik procentowy będzie dużo mniejszy, nawet poniżej 20%. No trudno dzisiaj powiedzieć, czy to tak będzie, zważywszy na rosnące koszty energetyczne. Firmy usługowe mówią nam, że ich wzrost, ten, który tutaj widzimy, bierze się głównie z obaw o wzrost kosztów pracy,
ale także wzrost kosztów energetycznych za najem biur, warsztatów, różnego typu budynków niezbędnych do działalności firmy. Tutaj już są pierwsze podwyżki i prądu, i ogrzewania. No to spada właśnie na firmy, zwłaszcza firmy, które posiadają dużo sprzętu, narzędzi, gdzieś to w końcu przecież trzeba przechowywać. I w kolejności popatrzmy, jak rosną ceny usług. Wzrost cen nie jest widoczny wszędzie. W usługach wykończeniowych rosną ceny montażu suchej zabudowy, rosną ceny białego montażu, także ceny posadzek, wykonania posadzek z miksokreta. No tutaj firmy podążają jakby za wzrostem cen cementu. Natomiast spadły ceny montażu paneli podłogowych, spadają ceny malowania. W wykończeniówce więc temat podwyżek nie jest taki jednoznaczny. Ale zobaczmy na ceny usług budowlanych, ciężkich. Tutaj wzrost cen praktycznie jest widoczny już wszędzie, zwłaszcza rosną ceny instalacyjne, wodkan, gazowe, ale jak popatrzymy, to ten wzrost dotyczy wszystkich praktycznie usług, które obserwujemy. Rosną więc ceny tynków maszynowych, wykonania tynków maszynowych, ceny usług dekarskich. No, praktycznie nie ma żadnej branży, w której ceny miałyby spadać. W terenie, jeśli chodzi o roboty ziemne, wykopy, pracy koparką, ceny również do góry. W mniejszym stopniu rosną ceny ułożenia kostki brukowej, czy w ogóle usług brukarskich oraz usług ogrodowych. No tutaj sezon się powoli kończy, to są takie jakby ostatnie inwestycje, w tym większe inwestycje w tym roku. Natomiast usługi ogrodzeniowe, montażu bram, ogrodzeń, to wszystko idzie do góry. I również, tak jak mówiłem, roboty ziemne, no to głównie właśnie z powodu takich dodatkowych kosztów, bo przecież ceny paliw spadają, a niestety rosną ceny różnego typu magazynów i baz transportowych, koszty utrzymania tych baz. No to wszystko powoduje, że ceny na rynku rosną, bez względu na to, jaka jest koniunktura. Ta koniunktura wcale dobra nie jest, bym powiedział, że jest słaba we wrześniu. Zrobiliśmy taki wykres dotyczący wzrostu cen materiałów budowlanych. Tutaj też opieramy się o nasz koszyk pochodzący z umów w ubiegłym roku. I tak porównujemy rok do roku. Styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj. Widać, że ten wzrost cen jest cały czas trwa. On trwał aż do czerwca, lipca. Tutaj była pewna stabilizacja. W sierpniu nawet zauważyliśmy, że ceny już rosły wyraźnie wolniej, no ale we wrześniu jakby mamy powrót znowuż do rosnących cen materiałów budowlanych. Nasi tutaj obserwatorzy mówią, że no jakoś ceny jednak się trochę stabilizują, niektóre spadają. To prawda, ale średnia kosztów materiałowych jednak we wrześniu znowuż rośnie. I z tego, co wynotowaliśmy, rosną ceny takich materiałów jak cement, wełna mineralna, materiały izolacyjne, silikony, uszczelniacze, materiały dekarskie, membrany.
materiały konstrukcyjne i zarówno te czerwone, jak i białe, czyli takie jak silka. I również u niektórych producentów szykują się już podwyżki tynków. Nawet niektórzy już te ceny wykonali. Więc no nie widać tutaj, żeby wracam z powrotem do tego naszego wykresu, żebyśmy schodzili z cenami w dół. Mało tego, jak porównaliśmy do cen materiałów budowlanych we wrześniu, to we wrześniu mieliśmy taki niewielki spadek cen usług we wrześniu ubiegłego roku. A w tym roku, nawet jeżeli niektórzy twierdzą, że te ceny się za bardzo nie zmieniają, no to nie mamy żadnego też spadku. Wobec tego różnica cen między wrześniem ubiegłego roku a wrześniem tego roku, jak porównamy, przekracza co najmniej 25%, więc jest to sporo. Nie ma więc jakiegoś procesu, który zmierza do uregulowania tych cen, no bo wyraźnie widać, że ceny materiałów budowlanych nadal rosną wyżej niż inflacja. Zobaczymy, co przyniesie okres zimowy. Być może w końcu przyniesie tą stabilizację, tym bardziej, że jak widzieliście Państwo wcześniej, no rynek budowlany jest ciągle znacznie słabszy niż był w okresie wakacji. Jak Państwo widzieli, no nie jest dobrze z tym naszym budownictwem. No mam nadzieję, że ten rynek się tak nie załamie, jak to widać w tej pierwszej połowie września, że to jednak troszeczkę ta koniunktura się odbuduje. Z reguły październik, jeśli chodzi o inwestycje budowlane, jest takim lepszym miesiącem z drugiej połowy roku. Natomiast jeżeli to nie nastąpi, to naprawdę będzie bardzo trudny dla budownictwa listopad. Listopad jest miesiącem zawsze słabym dla budownictwa, zresztą nie tylko, również dla gospodarki. Mamy więcej świąt, dosyć spore oszczędności inwestorów prywatnych, którzy nie angażują się wtedy w inwestycje. To jest taki miesiąc bardziej rodzinny ze względu na Święto Zmarłych. Właściwie cały tydzień praktycznie jest wyłączony z jakichś prac budowlanych. Są też dosyć spore wtedy braki kadrowe, które i tak już są, więc na listopad już nie liczymy. Jeżeli nie poprawi się sytuacja pod koniec września i w październiku, no to spodziewamy się bardzo dużego spadku koniunktury właśnie w listopadzie. To wszystko. Zapraszam na materiał kolejny za tydzień i do zobaczenia.